Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Odpowiadając na Panie kandydatach, które jeszcze tak jak się boimy, to znaczy, że ciągle żyjemy, jesteśmy w stanie korygować to, co się dzieje. Więc to może dobrze, że się boimy i patrzymy w przyszłość, bo mamy zdolność do jakiejś reakcji. Gdybyśmy tylko czekali na rok 2016, to byłoby słabo. Podsumowując, czy się bać tego roku, ja myślę, że jest już chyba zbliżamy się do tego momentu, aby podjąć pewne decyzje i choćby kierunkowe w niektórych wymiarach, a niektórych podjąć decyzje i zacząć je konsekwentnie realizować. Stoimy przed wyborem tak naprawdę paliwa, jakie Pani usłyszeliście tutaj w dyskusji. Energia atomowa, węgiel, kamienne, brunatny, szereg, gaz łupkowy, gaz wydobywany konwencjonalnie. Jeżeli na to wszystko popatrzymy, w tej chwili w Polsce, proszę Państwa, są prowadzone słownie trzy inwestycje. Trzy. W tej chwili to jest fakt. Jeżeli chodzi o analizy, to wygląda na to, że w tym 2016 roku z tej strony popytowej energii nie braknie i z tego powodu nie będziemy mieli konieczności wyłączania czy wprowadzania 22 stopnia zasilania, jak kiedyś to było. Bo PKB Polski musiałby rosnąć rok do roku o ponad 4%. W takim dystansie czasowym chyba to jest niemożliwe, więc z strony popytowej nam nie braknie energii. Ale ze strony mocowej, to o czym mówili koledzy, to już może być problem. Może być problem z tą rezerwą ciągle się zmniejszającą. Czy jest na to lekarstwo, czy czekamy tylko na 2016? Dyskutujemy, zresztą to nie jest problem tylko Polski. Dyskutujemy o tym. Mówi się śmielej, może bardziej lub mniej zdecydowanie o prowadzeniu rynku mocy. I tutaj też się pojawia pytanie, jakie to ma być. Rynek mocy na pewno ograniczy konkurencyjność. Kiedyś rozmowa o rynku mocy była taka, czy krótko mówiąc, wytwórcy należy dopłacać za to, żeby utrzymywał zdekapitalizowane instalacje, żeby w pewnym momencie mógł zareagować. To jest jedna z koncepcji, ale ona nie jest spójna z Europą w tej chwili, bo inna powiada o tym, stwórzmy rynek mocy, dajmy sygnał cenowy, dajmy wsparcie dla inwestorów, żeby zechciał inwestować. Jeszcze parę, dlaczego tak się dzieje? Jeszcze parę lat temu słyszeliśmy, cena energii elektrycznej jest tak droga, że zabija konkurencyjność, polskie firmy przenoszą się tam, gdzie jest tańsza energia. Dzisiaj słyszymy, cena energii jest tak tania, że nie możemy inwestować. Ja chciałbym powiedzieć, że parafrazując pewne określenie, jak spalają, będą przyjmować, jak spada, będzie rosło. Wszystko jest cykliczne. Ja pewnie osobiście też chciałbym mieć taką pewność, że w jakimś dystansie 10 lat lub więcej, no będę miał zagwarantowane jakieś tam ceny. No niestety każda działalność inwestycyjna w szczególności rodzi ze sobą, mieści ze sobą ryzyko. To ryzyko trzeba inwestować. Ja bardzo się cieszę z tego, co powiedział pan prezes Grad. Nie szukajmy horyzontu czasowego, liczonego 20 lat, 30 lat, to jest niemożliwe, proszę Państwa. Jeżeli, na prosty przykład, jeżeli mówimy o obligacjach, to jest jakiś idealny i ważny instrument i mówimy, są obligacje 10-letnie, to prawda. Bez tego mamy dystans inwestycji 10 lat, gdybyśmy poszukali w innych krajach o najdłuższym horyzoncie. Tylko trzeba drugie przeczytać dalej, że one są 10-letnie, tylko że indeksowane o jakiś parametr co roku, co 2 lata, co 4 lata, w zależności od obligacji, w zależności od kraju, w zależności od rynku. Nie ma, proszę Państwa, dzisiaj czegoś takiego. Jest to, o czym powiedział Pan Minister, trzeba mieć lepszą, słabszą
więcej, ale pamiętajmy o tym, że trzeba znaleźć się w tej dość krótszej perspektywie. Rzucę kamyczek od swojego ogródka towarowego w jednej i na pewno będziemy się starać, proszę Państwa, znaleźć taki instrument, żeby on pokazywał ceny w dłuższym horyzoncie. Jak najdłuższy to jest właściwie. Dzisiaj ten dystans to jest 3 lata. Prawda? Będziemy starali się w zależności od rozwoju rynku wydłużyć ten horyzont, a nigdy nie będzie to 10 lat plus. To jest niemożliwe. Jeżeli chodzi z kolei o sieci i o stan sieci, ja myślę, że ja się z tym zgadzam, że stan sieci, czy jak gdyby to, czy bezpieczeństwo energetyczne kraju jest, zresztą cokolwiek to oznacza, stan kraju energetycznym jest sześć definicji, ale jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo tak szeroko rozumiane, które przywołujemy, jeżeli chodzi o sieci, jak powiedziałem, jeżeli coś jest do poprawy, czy jak mógł tak powiedzieć, to jest eksploatacja. I patrzmy przez takie gdyby zmarły, że jak spadł 25 cm śniegu i te kable, gruty mówiąc kolokwialnie, zostały urwane, ale drzewo się przewróciło. Być może to drzewo faktycznie za blisko stało tych sieci. Ale nie bójmy się tego, ja bym powiedział, trzeba z należytą troską podejść do eksploatacji sieci i rozwoju tych sieci. I to zarówno tych elektroenergetycznych, jak i gazowych. Przykład, dlaczego tak warto o to zadbać, a zwłaszcza tych połączeń międzynarodowych. Obrót na towarowe objęcie energii w roku 2012 131 terawatogodzin. Wymiana międzysystemowa między Polską a innymi krajami 10 terawatogodzin, z czego 5, blisko 5 przechodzi przez towarową giełdę energii. Ale ważne jest to porównanie. 131 na samym giełdzie mocy zainstalowanej jest 150 terawatogodzin i tylko 10 terawatogodzin wymiany w dwie strony. To co przeszło przez towarową giełdę energii to jest tak apel polsko-szwedzki, bo oba tery są połączone. Musimy rozwijać. Zresztą to samo, co pan tu ze Skanda mówił. Inaczej, proszę Państwa, rynku zbudować, czy to rynku energii elektrycznej, czy gazu, bez infrastruktury, szczególnie tej przysłowej. A niestety życie jest na tyle brutalne, że te wszystkie inwestycje, zaczynając od tego, jaki to będzie, jaki będzie rynku, poprzez infrastrukturę, kończą się na typu, ile jest, jaka jest cena energii. A o tym decyduje podaż i popyt i gra. I to pamiętajmy też jeszcze o dwóch rzeczach i nie chciałbym już przedłużać. Pamiętajmy jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że buduje się, i to zarówno jeżeli chodzi o rynek energii elektrycznej i gazu, rynek międzynarodowy. Rynek międzynarodowy, bądźmy aktywni. Bo łatwo jest, proszę Państwa, powiedzieć, to nie ja. To nie ja jestem winny spadkowi ceny, to nie ja jestem winny temu, że ceny rosną w zależności od tego, co jest dla mnie wygodniejsze, czy spadek, czy wzrost, to nie ja jestem winny, to rynek, ale rynek to my. Bądźmy uczestnikami tego rynku, bądźmy aktywnymi uczestnikami tego rynku, bo my mamy na niego wpływ. Jeżeli będziemy mieli dostęp do tego rynku i zbudujemy płynny rynek, to mamy wpływ na tą cenę. Jeżeli będę obecny na tym rynku polskim, międzynarodowym, budujemy rynek europejski, tak ma wyglądać rynek energii elektrycznej do 2014, ale wspólny rynek energii od Skandynawii po Portugalię, prawda? Czy nam to się uda doprowadzić do finału, czy będzie on funkcjonował w jakimś etapie przejściowym, czyli kilka zintegrowanych rynków i w końcu połączenie wiele rynków, ale to się tworzy, bądźmy obecni na tym rynku, starajmy się go wykreować, starajmy się w nim uczestniczyć, wpływajmy na niego. I druga myśl, to co kiedyś, 3 lata temu, usłyszałem w Szwajcarii, będąc na konferencji od profesora jednego z Uniwersytetów Amerykańskich,
On powiedział do nagle przedstawicieli giełd finansowych na tym spotkaniu. I ten człowiek powiedział, słuchajcie, czy jakby sparafrazował powiedzenie, powiedział, realny rynek mówcy. Więc warto o tym powiedzieć, ja to odebrałem w ten sposób. Budujmy rynek, ale nie biały kołnierzyk, bo sam mam biały kołnierzyk dzisiaj, ale budujmy ten rynek realny. Ważne jest to, energii gazu, energii trudniej, bo jest niebezpieczne, jak się dotknie, to kopnie. Z gazem może być łatwiej, ale budujmy ten rynek spotowy. Budujmy ten rynek spotowy. To jest ważny rynek. Rynki finansowe są istotne, bo one potrafią pokazać właśnie ten dłuższy horyzont. Ale główne rynki spotowe, to jest to, co powinniście patrzeć.